Będąc w tym metalowym posągu już u samej góry, patrzymy znowu na pulpit, naciskamy tę wajchę, co jeździliśmy wcześniej, raz do przodu. Ten posąg podjeżdża, wychodzimy z kabiny i właśnie schodzimy jedno piętro tylko. No i tu mamy taki podest, musimy przeskoczyć go, tu kajt zaraz skoczy właśnie. I tu widzimy pewną dziurkę. No, musimy się jakoś tu dostać, ale pamiętamy, że wzięliśmy przecinak do metalu, więc wytnijmy dziurę i dostaniemy się do środka. Stąd zabierzemy pewien element, który będzie nam potrzebny później do przejścia dalej. Dobrze, Kate właśnie wycięła otwór. Wejdźmy do środka i zabierzmy tutaj jeden element, który będzie bardzo ważny, jak powiedziałem wcześniej. I wyjdźmy stąd, cofnijmy się z powrotem do tego robota. Wejdźmy do środka znowu. Oczywiście nie możemy stąd zejść normalnie, musimy tym robotem znowu przejechać. Przejedziemy nim w ten sam sposób, co wcześniej. Czyli pulpit, jeden raz w dół, robot nam się cofa, wychodzimy z robota i idziemy na sam koniec pociągu. Dotarliśmy już na koniec pociągu i idziemy dalej. Tutaj dochodzimy do pewnego urządzenia, chwytamy za dźwignię, aby móc przywołać windę. Wchodzimy do tej windy, Kate naciska guzik, no i zjeżdżamy w dół. Tutaj mamy telefon oczywiście. Halo? Kate? Dan? Ale tu pomińmy sobie. Wy oczywiście możecie sobie posłuchać. Dochodzimy do takiego pewnego urządzonka. Jest to, tak, może w skrócie powiedzieć, bronica. Te świece zapłoną, które widzieliśmy wcześniej, wkładamy tu, przekręcamy tutaj wajchę i mamy światło, czyli generalnie jest to prądnica. Idziemy dalej przez korytarz. Tutaj napotkamy szczury. O, ale idziemy dalej, nie zwracamy na to uwagi. Wsiadamy znowu do windy i wyjeżdżamy do fabryki. W tej fabryce skręcamy w prawo. Idziemy tutaj na górę, tu weźmiemy pewien element. Zauważyliście pewnie, są to takie organy w kościele. Tu jest ten robot, do którego zostaje przyczepione ręce Oscara. Później on będzie grał. W tej chwili weźmy ten śrubokręt, który tutaj jest, i cofnijmy się z powrotem. Dojdziemy do tych drzwi, co byliśmy przy nich wcześniej. Teraz idziemy tu. Otwórzmy sobie te drzwi, niech będą otwarte. Może się przydadzą później do czegoś. Dobra, drzwi się otworzą. My przejdziemy troszeczkę dalej. Okej, nie kręć się. Dobrze, idziemy dalej, dalej. I tu dochodzimy do... No generalnie nigdzie więcej nie da się już przejść, ale tu możemy sobie kliknąć. Klikamy na tę blachę. Mamy śrubokręt. Odkręćmy wszystkie śrubki z tego. W tej chwili odkręciliśmy tę blachę. Możemy po tych słupkach wejść na górę, używając tego jako drabiny. Wejdziemy na górę i spotkamy. Wejdźmy tu do środka, spotkajmy tutaj właśnie naszego złodzieja.
Hej, ty! Kim jesteś? Uważaj. Ostrzegam cię. Nie boję się ciebie. Czego chcesz? Dlaczego to zrobiłeś? Musiało zajść jakieś nieporozumienie. Myślisz, że kradzież to tylko nieporozumienie, co? Oddaj mi moje ręce, teraz! Twoje ręce? A co masz tam przy ramionach? Wszystko ci wytłumaczę. Zrozum, nie jestem złodziejem. Włamałeś się do mojego pociągu. Napadłeś mojego maszynistę. Okaleczyłeś go i ukradłeś jego ręce. Poza tym nie jesteś złodziejem. Nie ukradłem ich, panienko. Tylko pożyczyłem na chwilę. Chyba sobie żartujesz. Nie żartuję z ciebie. Nie pozwoliłbym sobie na taką swobodę. Należą do Oskara, mojego maszynisty automatu. Dlaczego je ukradłeś? Są wyjątkowe. Prawdziwe cuda mechaniki. Nigdy nie byłbym w stanie sam zaprojektować takich rąk. Nigdy. Cóż za fachowość. Cóż za precyzja. To niesamowite. Absolutnie wyjątkowo. I tylko dlatego, że ci się podobało, to je ukradłeś? Tylko je pożyczyłem, panienko. Czasowo. Rozumiesz? Oczywiście zwrócę je, gdy nie będą mi już potrzebne. Możesz... Słucham? Zrozum, że te ręce są potrzebne do ukończenia mego planu. Nareszcie ukończę pianistkę automat i spełnię moje marzenia. Wszystko jest już na miejscu. Zamieniłem tę starą, zbędną fabrykę w magiczny teatr. Jak widzisz, piece, rury, kominy zostały zamienione w jedne gigantyczne organy. Będę mógł akompaniować najwspanialszej śpiewaczce żyjącej na ziemi. Teraz potrzebna jest mi tylko ona. No i właśnie dowiedzieliśmy się, że ręce były potrzebne temu złodziejowi do ukończenia automatu grającego na tych organach, które widzieliśmy wcześniej. Zapytajmy go o misję. Przykro mi, kompletnie nie rozumiem nic z twojej opowieści. Bez rąk mojego maszynisty nie ruszę się w dalszą podróż. Wszystko, co zaprojektowałem, wszystko, co wymyśliłem, wszystko jest dla niej, czy rozumiesz? Jej, och! Usłyszeć ponownie jej śpiew tutaj w mojej fabryce! Ale kim ona jest? O kim mówisz? Helena, jedyna, Helena Romański! Jej głos jest taki czysty, jak anioła! Pewnego dnia przyjechała tutaj do Konkulsgradu. Śpiewała, no wiesz, wtedy, gdy nasze miasto przemysłowe było u szczytu! Och, to już tak dawno, to było jak... nierzeczywiste, to było magiczne. Ocaliła moje życie i nadała mu sens. Kiedy się dowiedziałem, że program wydobywczy miał być porzucony, a to miasto przemysłowe miało pójść w zapomnienie, że ja, jego dyrektor, byłbym nikim, tylko strażnikiem tych rdzewiejących resztek minionych lat, wtedy po raz pierwszy obmyśliłem plan sprowadzenia z powrotem Heleny Romański do tej fabryki, ale tym razem śpiewałaby tylko dla mnie samego. A czy jej się to podoba? Pewnie, pewnie. Jak się dowie, że to wszystko zrobiłem dla niej, gdy zda sobie sprawę, jak przemieniłem rozległą sieć rur i kanałów, by stworzyć najbardziej imponujące organy wszechczasów. Wtedy, wiesz, to nie było małe osiągnięcie, panienko. Kiedyś płynęło tędy płynne żelazo. Teraz niosą się tu tylko piękne melodie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że muszę stworzyć pianistkę automat. Rozpaczałem, że nigdy nie uda mi się stworzyć rąk, które byłyby wystarczająco skomplikowane, ale wtedy ty przyjechałaś. Co za szczęście, nie sądzisz? Tak. To był szczęśliwy zbieg okoliczności dla kogoś stąd. Więc kiedy powróci tu Madame Romański? Kiedy odzyskam moje ręce? Nie wiem. Może ktoś powinien jej poszukać, powiedzieć. Hej, może ty powiedz. Im szybciej ją sprowadzisz, tym wcześniej wyruszysz w swą dalszą podróż służbową. Czy to nie świetny pomysł? A obiecujesz, że gdy Helena zaśpiewa, oddasz mi ręce mojego automatu? Obiecuję, moja droga. Masz moje słowo. Cóż, chyba muszę ci uwierzyć. Dokąd w takim razie mam ruszyć na łowy za tą śpiewaczką?
Nie mam pojęcia, ale jako kobieta światowa nie powinnaś mieć żadnych problemów z jej odnalezieniem. Helena Romański była światową sławą. Zebrałem wiele przedmiotów, pamiątek po niej, które trzymam w pokoju. Świątyni jej osobistej chwały powinnaś to zobaczyć. Cała ta historia jest bardzo zwariowana. Wybacz, muszę iść. Niech tak będzie. No i dobrze, właśnie dowiedzieliśmy się, że ten dyrektor tej fabryki pragnie, aby Helena Romański mu zaśpiewała. W tym celu stworzył tego, tę pianistkę właściwie. To kobieta ma być, automat. Dobrze, schodzimy tutaj na dół z powrotem, idziemy do tej sali, gdzie on zebrał wszystkie te pamiątki po niej. Dowiedzmy się, gdzie może być właśnie Helena, aby móc ją jak najszybciej sprowadzić i odzyskać ręce Oscara. Przechodzimy na koniec tego pokoju. Tutaj mamy szufladę po prawej stronie, zajrzyjmy do niej. Mamy różne notatki. Możemy sobie poczytać, zobaczyć to wszystko, co o czym mówił dyrektor, jakiś list, poczytać sobie. I tu jest jedna ważna uwaga, skoro dyrektor dał nam pewną podpowiedź, że jesteśmy tam światowi, tak, jeździmy po świecie, więc znamy wszystkich i tak dalej, ale Helena Romański była śpiewaczką operową, a nasza matka chodzi do opery, prawda? Więc możemy się domyśleć, że możemy do niej zadzwonić i zapytać się, czy czasem nie zna kogoś takiego. A więc dzwonimy. Cześć, mamo. Katie, ale niespodzianka. Ale która to godzina? Dlaczego dzwonisz do mnie w środku nocy? Wybacz, mamo, zapomniałam o strefach czasowych. Obudziłam cię? Oczywiście, że mnie obudziłaś. Spałam tak głęboko. Muszę spać dużo dla podtrzymania urody. O, jutro czeka na mnie szalony dzień. Przepraszam, ale to bardzo ważne i pilne. Nie mam za dużo czasu. Skoro to nie może poczekać do jutra, cukiereczku, no to powiedz, mamusi, co się dzieje? Jeśli chcesz, bym zadzwoniła za ciebie do Dana, to wybij to sobie z głowy. Mamo, posłuchaj, proszę. Mówiłaś, że spotykasz się z tym Markowiczem, albo jak mu tam... Nie, Malkowiczem, Ponczusiu. Frankiem Malkowiczem. Tak, prawda, więc on jest śpiewakiem operowym, czyż nie? Dokładnie. Mówią, że miał najlepszy głos w swych czasach, kochanie. Wyobraź sobie... To fantastycznie. W takim razie musiał znać słynną śpiewaczkę, Helen Romański. Ona też jest Rosjanką. Możesz go spytać? Kochanie, jeśli szukasz gwiazd, to Frank zna je wszystkie. Zaraz go obudzę i sam ci powie. To znaczy, że on jest... Katie, jesteś tam jeszcze? Frank mówi, że kiedyś się prowadzą z jakąś Romańską, ale to było platoniczne. Wiesz, jacy są ci śpiewacy. Ona jest wspaniałym sopranem. Super! Czy on wie, dokąd ona wyjechała? Czy nadal śpiewa? Gdzie mieszka? Chwileczkę, Ponczusiu. Frank mówi, że była bardzo chora i wycofała się z obiegu. Pojechała się leczyć do jakiegoś kurortu. Wydaje mu się, że do Aralbadu, ale to było 15 lat temu i nie jest pewny. Wiesz, kochanie, zawsze gdy się obudzi, potrzebuje troszkę czasu na rozkręcenie się. Wielki dzięki, mamo. I dla Franka też. Jesteście fantastyczni, kocham was oboje. I jeszcze raz dzięki. Zadzwonię później. No i właśnie dowiedzieliśmy się, że Helena Romański przebywa w kurorcie w Aralbadzie. Musimy iść poinformować o tym dyrektora.